Jesteśmy przy stadionie Pogoni Szczecin, gdzie postaramy się znaleźć kolejne wejście do podziemi. Udało nam się znaleźć wejście. Wygląda to obiecująco. Schodki w dół, podobnie jak przy wieży Kulstorpa. Obawiam się, że to nas dalej może nie doprowadzi nigdzie. Tu prawdopodobnie już nic dalej nie ma. Przysypany piaskiem. Tam ciekawa konstrukcja na górze. To jest stawane tylko podtrzymania, nie? Tak, dokładnie. Powietrze tak pachnie w sposób specyficzny. W porównaniu do tych innych podziemi, to wygląda na całkiem czyste. Mało tu śmieci. Ciekawe, czy leci to w prawo, czy to już jest koniec? Leci w prawo. Zatem przeszliśmy cały bunkier w okolicach stadionu Pogoni Szczecin. Fajnie, że w ogóle był otwarty. Drabinka. Nie do końca rozumiem jej sens, gdyż te schody też są stare. No i wychodzimy na zewnątrz. W okolicach spodziewamy znaleźć się jeszcze jedno wejście do podziemi, a raczej dwa. To prawdopodobnie jest nasz cel. Zatem wejście było z tej strony, zostało to zamurowane. Istniał tutaj krótki korytarz podziemny, w którym łączyły się te dwa wejścia. No niestety nie ma najmniejszej możliwości dostać się do środka. To tyle z okolic stadionu Pogoni Szczecin. Szczecin Pogodno, do zobaczenia.